witajcie detailingowy. Dziadzia dzisiaj bardzo nietypowo. Oho, moja niunia. Pilnuje podwórka. Dobra dziewczyna. Mówię oczywiście o piesku, żeby nie było. Zapach samochodowy H2O. Złoty pył. I czy rzeczywiście taki złoty? Mnie się zapach podoba. Kojarzysz może perfumy, Kuba? Takie tuby, cygarety? O, niunia. Spokojnie. Nie pozwoli. Kuba, takie cygarety? Jak wchodziły? Jeżeli tak, to znaczy, że tak jak dziadzia byłeś kiedyś piękny i młody, teraz tylko piękny, albo tylko i. Bardzo mi przypomina te perfumy. Jak ci? Pokażę ci je na telefonie. Właśnie. Po co? Od czego mamy internet? O, ktoś polubił twoją odpowiedź na YouTubie. Dziękuję bardzo. Miło. I od razu powiem, że jeżeli chodzi o perfumy H2O samochodowe, w ogóle nie odbiega od konkurencji, jeżeli chodzi perfumy Kuba. Nie odbiega od konkurencji. Także to nie jest tak, że on siedzi tydzień, nie ma szans. Przepraszam, grafika. Kurczę, kojarzysz? Jeżeli tak, no to swoje latka masz, godne swoje lata, więc ja ten zapach lubię, miło wspominam, przypomnę mi młode lata, więc dla mnie super, super sprawa. Więc tak, w żony aucie dwa strzały na stronę, realne dwa dni. Żona mówi, że w trzeci dzień w ogóle już nie poczuła tego zapachu. U mnie trzy strzały na stronę, z tego względu, że tak powiem, gabaryty auto w środku większe, kombiak. Realne trzy. W czwartej już tak chciałem wymusić, wystawiłem, akurat świeciło połowa stycznia, więc pogody są jakie są, ten zapach inaczej się uwalnia, zdecydowanie inaczej niż latem. I od razu powiem, słodki zapach i moim zdaniem widzę go tylko zimą. I czwarty dzień chciałem, że tak powiem, zmusić, żeby jeszcze się uwolnił, stawiłem na słońce, nie pomogło. Już nic nie poczułem tak naprawdę. Na początku, tak jak tutaj powiedzmy w garażu, i fajną mgłę robi ten atomizer, spójrz. Naprawdę rewelacyjna, dynamiczna, mówię. No tak. Na początku taki trochę spirytusowy. Później się ten spirytus, że tak powiem, znika i pojawia się ten właśnie słodki zapach tych perfum, tych Kuba, moim zdaniem. One są czymś przełamane, to nie jest typowa Kuba, ale mnie to przypomina. O, super, rewelacja, o, bajka. Lubię ten zapach i tylko zimą, bo latem będzie męczący. Zdecydowanie jest za słodki, jak dla mnie. Wiadomo, gusta i guściki, a o tym nie będziemy dyskutować. Także maksymalnie 3 dni to jest naprawdę ach i och. W domu też próbowałem. Zarzuciłem w miejscu, w którym sobie wypoczywamy, w którym, że tak powiem, się resetujemy i tam przegiąłem. Przegiąłem w pomieszczeniu inaczej, skurczybieg w temperaturze pokojowej. Na początku naprawdę machnąłem 5 razy i powiem ci szczerze, musieliśmy się stąd ewakuować. No zmiażdżył nas. Na początku takim naprawdę spirytusem, później uwolnił się ten słodki zapach i było zbyt męcząco. Zbyt męcząco, więc mocny zapach i żałuję, że nie psiknąłem dwa razy. I co lepsze, mamy połowę stycznia, minął tydzień, a w domciu, w tym pomieszczeniu, gdzie tam sobie właśnie się resetujemy, jeszcze go czujemy. Jeszcze on tam gdzieś obok nosa nam przemknie, nas poinformuje, że go zarzuciłem. Także tydzień siedzi, ale no wiadomo, inne warunki. Inne warunki, inna temperatura, więc na chwilę obecną, jak dla mnie, z takich zapachów, które długo czuję w aucie, no Fresso, ale przybieżki, tylko i wyłącznie. Nic innego tak długo nie pachnie, jak moim zdaniem, na chwilę obecną, jak Fresso. Naprawdę latem to i do 3-4 tygodni potrafił jeszcze, że tak sobie powiem, popachnieć. W garażu mam tu ich kilka sztuk rozwieszonych, 2 czy 3. I powiem ci szczerze, że latem autentycznie przechodzę i poczuję jeszcze zapach, także na chwilę obecną brylują u mnie przywieszki. No dobrze, ileż można poopowiadać o jakimś złotym pyle? O jakimś, raczej o fajnym złotym pyle, bo mnie ten zapach się podoba. A mówię, wróciłem wspomnieniami do młodych lat, więc tutaj urzekł mnie ten zapach. Będę kończył, myślę, że tu się nie ma co rozwodzić. No niestety, inaczej nie mogę podkazać tego, więc musiałem troszeczkę, że tak powiem, pogadać, pomarudzić ci, żeby sprawdzić ten zapach albo... No tak, bo to musi to zabrzmieć jak reklama, musisz go kupić, no niestety. Ja osobiście się cieszę, że go dorwałem, wspomnienia wróciły, także ja kończę. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!